Grudzień 1970 roku, pod tą umowną w sumie datą, kryje się jeden z najgłębszych kryzysów politycznych, społecznych, ekonomicznych w Polsce po II wojnie światowej. Sytuacja kryzysowa w Polsce narastała co najmniej od połowy lat 60. Pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, który sprawował tę funkcję od października 1956 roku, był wówczas wielką nadzieją milionów Polaków, także tych bezpartyjnych, jak najdalszych od komunizmu, socjalizmu, jakiejkolwiek formy lewicowości. Ale z obietnic październikowych liberalizacji i demokratyzacji systemu pozostało już bardzo niewiele. Reżim Gomułki stawał się coraz bardziej opresyjny, chociaż oczywiście w żadnym razie nieporównywalny do tego z okresu stalinowskiego. Zwykle mówi się i słusznie, że bezpośrednią przyczyną strajków i ulicznych demonstracji, buntu społecznego, była bardzo znacząca podwyżka cen wprowadzona nagle 13 grudnia 1970 roku. Ale warto tu postawić pytanie. Zgoda. Ta podwyżka cen była detonatorem. Ale warto się zastanowić, czy gdyby sytuacja polityczna, społeczna, ekonomiczna, kulturowa w Polsce była wówczas dobra lub bardzo dobra, czy do wybuchu protestu także by doszło? Bardzo mało prawdopodobne. To był materiał palny, który gromadził się, czy był gromadzony latami. W pewnym sensie wybuch był nieunikniony. Mógł być trochę wcześniej i mógł być troszkę później. Zwracam uwagę na to, że w chwili odsunięcia od władzy w grudniu 1970 roku Władysław Gomułka miał zaledwie 65 lat. Wielu, zwłaszcza młodym ludziom, kojarzył się z wiecznością. Gomułka był zawsze, jak sięgali pamięcią. I ten brak perspektyw, ten coraz bardziej jakby blokujący się mechanizm społeczno-ekonomiczny w Polsce spowodował, że zwłaszcza młodzi nie bardzo widzieli swoje perspektywy. Do wybuchu protestu doszło 14 grudnia w poniedziałek rano w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. Robotnicy spontanicznie domagali się cofnięcia podwyżek cen lub podwyżek płac, w każdym razie radykalnych środków ekonomicznych. Na dobrą sprawę nastroje próbowali pacyfikować przedstawiciele kierownictwa stoczni. Ale były to połajanki w rodzaju do pracy. Trzeba rozmawiać, ale trzeba pracować. Nie przerywać pracy, spokojnie, nie dawać posłuchu wichrzycielom i różnym awanturnikom politycznym. To brzmi nieprawdopodobnie, ale
takie wiecowanie trwało na terenie stoczni imienia Lenina ponad 4 godziny. Tyle czasu miała dyrekcja stoczni, żeby skontaktować się z wyższymi przełożonymi, żeby szukać jakichkolwiek racjonalnych rozwiązań. Po ponad 4 godzinach protestów na terenie stoczni robotnicy pochodem wyszli na ulicę Gdańska. Od bramy numer 2 stoczni imienia Lenina do gmachu Komitetu Wojewódzkiego Partii w Gdańsku, siedziby ówczesnych władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, władz gdańskich, jest kilkaset metrów. Pochód systematycznie rozrastający się, przyłączały się przygodne osoby, niemało młodzieży licealnej, studenckiej. Udali się pod gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR, ponieważ słusznie rozpoznawali, że to jest rzeczywisty ośrodek władzy. Do tłumu wyszedł jeden z sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego, próbował opanować nastroje, ale znowu nie miał nic. Literalnie nic do zaproponowania, do zaoferowania poza sloganami i wezwaniami do pracy. Atmosfera stawała się coraz bardziej napięta. Pojawił się samochód łączności z nadajnikiem, przez który przekazywano komunikaty. Ten samochód opanowali stoczniowcy i ponieważ kierowca zabrał kluczyki i uciekł, po prostu popychali go po ulicach Gdańska. To popychanie samochodu głośnika, to ten pochód jeszcze bez jednej wybitej szyby, bez jednej próby podpalenia, bez jednej próby jakiejkolwiek przemocy, przemieszczał się po ulicach Gdańska następne ponad 4,5 godziny. W sumie władze miały około 9 godzin czasu, zanim doszło do eskalacji wybuchu konfliktu, do ulicznych demonstracji i starć demonstrantów z tak zwanymi siłami porządkowymi. Gdy w czasie obrad plenum w Warszawie dowiedziano się o tym strajku, o wyjściu robotników stoczni na ulicę, do Gdańska udała się grupa działaczy partyjnych, m.in. członek biura politycznego, wicepremier, ale pół roku wcześniej jeszcze pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Gdańsku Stanisław Kociołek, Alojzy Karkoszka. Później dołączyli i inni wieczorem członkowie biura politycznego Zenon Kliszko i Ignacy Logasowiński, który był zarazem przewodniczącym Centralnej Rady Związków Zawodowych, i oficerowie, dowódcy wojska i aparatu bezpieczeństwa. Czternastego grudnia wojsko jeszcze nie uczestniczyło w pacyfikowaniu protestów. Nie było strzałów, choć były próby podpalenia gmachu Komitetu Wojewódzkiego. 14 grudnia próby nieudane. Skoro nie było strzelania do ludzi, to nie ma się co dziwić, że nie było tego dnia zabitych i rannych od postrzału z broni palnej. Ale do późno wieczornych godzin, czy jak to woli, wczesnonocnych, trwały uliczne starcia, dochodziło do podpaleń. Tu już dochodziło także do rabunków sklepów. Tu już wyraźnie konflikt wkroczył w fazę gwałtowną, w fazę
no jeszcze nie krwawą, ale już bardzo groźną, niebezpieczną. Następnego dnia, we wtorek 15 grudnia, wydarzenia potoczyły się lawinowo. Robotnicy ze stoczni gdańskiej skierowali się pochodem znów wczesnym rankiem przed godziną 7 pod komendę Milicji Obywatelskiej, gdzie wedle plotek mieli być przetrzymywani demonstranci zatrzymani poprzedniego dnia w czasie popołudniowych i wieczornych starć ulicznych w Gdańsku. Pod komendą milicji doszło do pierwszych ofiar śmiertelnych. Zginął jeden stoczniowiec, Józef Widerlik, i sierżant ZOMO, ściśle rzecz biorąc Marian Zamroczyński, zmarł w szpitalu kilka dni później w wyniku zmasakrowania przez tłum, pobicie kamieniami, deskami, a on na oczach tego tłumu chwilę wcześniej zastrzelił Widerlika, który próbował mu zagrodzić drogę ucieczki do budynku komendy milicji. Nagle w wielu punktach miasta zaczęło dochodzić do ulicznych starć. Tym razem, czyli 15 grudnia rano, udało się podpalić gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR, ale także Naczelnej Organizacji Technicznej. Próbowano podpalić Dworzec Główny w Gdańsku, wiele innych obiektów. Do miasta zostały wprowadzone jednostki Wojska Polskiego wyposażone w ciężki sprzęt, czołgi, transportery opancerzone, helikoptery, no poważne siły wojskowe. Używano broni palnej. Bardzo długo w Polsce myślano, że w grudniu 70 roku to głównie strzelała milicja i służba bezpieczeństwa. Być może było tak, że strzelała więcej, to znaczy wystrzeliwała więcej pocisków, ale bez wątpienia więcej ofiar śmiertelnych spowodowały strzały żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. Ale wynikało to także z tego, że zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni oraz w Szczecinie wojsko zawsze strzelało na rozkaz w zwartych pododdziałach, i to jest konkretnie udokumentowanych kilka takich sytuacji, kilka takich miejsc. Natomiast w przypadku funkcjonariuszy szeroko rozumianego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a więc milicja, ZOMO, cywilni funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, prawo użycia broni palnej otrzymał każdy funkcjonariusz sam. Więc mamy relacje, opisy scen, jak z filmów kryminalnych czy z westernów, strzelanie do ludzi na ulicach. Po prostu właściwie zupełnie takie, można powiedzieć, swobodne, bez hamulców. Tłum był coraz bardziej agresywny. Następowała obustronna agresja, eskalacja przemocy. Demonstranci podpalali wojskowe pojazdy. Jeden z transporterów opancerzonych opanowali. Zawiesili na nim biało-czerwoną flagę i tak jak na znanych zdjęciach z Powstania Warszawskiego widać niemieckie wozy pancerne z biało-czerwonymi flagami, tak tutaj na topazach, to rodzaj transporterów opancerzonych wojska, można było zobaczyć biało-czerwoną flagę. Te samochody pancerne jeździły po ulicach Gdańska. Ich znaczenie militarne było w praktyce żadne, ale było ogromnym znaczeniem symbolicznym, takim pokazującym, że jesteśmy silni i możemy dzielnie walczyć. 15 grudnia w walkach ulicznych istotne jest, że to nazywam walkami ulicznymi, tak jak starcia w Szczecinie. Natomiast w Gdyni mieliśmy do czynienia z masakrą bezbronnego tłumu, strzelaniem ludzi, którzy nie protestowali, nie strajkowali, nie podpalali, rabowali czy niszczyli sklepy, ale po prostu ze ostrzelaniem ludzi, którzy spokojnie o świcie udawali się do
pracy. W Gdańsku były to walki uliczne, gwałtowne starcia. Następnego dnia, w środę 16 grudnia, od rana robotnicy stoczni zastrajkowali w zakładzie, na terenie zakładu. Stocznia została otoczona silnym pierścieniem wojska i milicji, wojska także z ciężkim sprzętem, czołgi, wozy pancerne uniemożliwiały wyjście ponownie pochodem robotnikom na ulicę Gdańska. Krótko po godzinie 8, to do końca nie jest ustalone, czy ci młodzi ludzie chcieli sformować pochód i wyjść w stronę centrum Gdańska, no do nieodległego gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR, który to komitet spłonął poprzedniego dnia w czasie walk ulicznych, czy też zostali wypchnięci z terenu stoczni przez napierający tłum w stronę stojących milicjantów i żołnierzy. Faktem jest, że padły tam strzały, 2 stoczniowców zostało zabitych, a 11 rannych. Przynajmniej tak podawały oficjalne dane. Stoczniowcy zamknęli się na terenie stoczni imienia Lenina, proklamując strajk okupacyjny. Po kilkunastu godzinach szantażu, że jeśli nie wyjdą ze stoczni, będzie przeprowadzone uderzenie przy użyciu siły, zdecydowali się zakończyć strajk. I w tym momencie właściwie w Gdańsku, można powiedzieć, kończy się najtragiczniejszy, najbardziej gwałtowny etap grudniowej tragedii. Ona przenosi się w czwartek 17 grudnia do Gdyni i Szczecina. Gdynia, niektórzy tak uważają, zapłaciła bardzo wysoką cenę za strach, jaki rządzący odczuwali w płonącym gmachu Komitetu Wojewódzkiego Partii w Gdańsku. Gdynia, w myśl tej filozofii, zapłaciła za to, że w Gdańsku z wielkim wysiłkiem, wielkim trudem władze zaprowadziły spokój. W Gdyni doszło do ostrzelania o świcie, kiedy jeszcze było ciemno, około godziny 6 rano, ludzi udających się do pracy w stoczni imienia Komuny Paryskiej. Zwykle bardzo często pisano, że zablokowano wejście do stoczni. W rzeczywistości zablokowano wyjście ze stacji Gdynia-Stocznia, a ono się znajduje około kilometra od bramy stoczni imienia Komuny Paryskiej. Zablokowano wszystkie dojścia do wszystkich instytucji, które z racji swojego funkcjonowania muszą dotykać morza. A więc Dalmor, połowy dalekomorskie, port, co tam jeszcze, stocznia remontowa. Te wszystkie zakłady nagle stały się niedostępne dla tłumu, który gromadził się na stacji Gdynia-Stocznia. Tam doszło do ostrzelania bezbronnych ludzi. To nie był atak na kogoś, kto rzuca kamieniami, kto rzuca butelkami z benzyną. Nic z tych rzeczy w Gdyni nie miało miejsca. W Gdyni zginęło też najwięcej ludzi. W ciągu jednego dnia 18 osób, wszystkie w wyniku ran postrzałowych. Jeden z symboli grudnia 70, znane zdjęcie, na którym demonstranci ulicą Świętojańską właśnie w Gdyni niosą na drzwiach zabitego młodego chłopaka. Wiemy, że to jest Godlewski, 18-letni robotnik. W pamięci potocznej, w legendzie utrwalony jako Janek Wiśniewski, ale takiego człowieka jak Janek Wiśniewski nie było. W pewnym sensie Godlewski jest jego pierwowzorem. Natomiast autor ballady
wybrał chyba najpopularniejsze polskie męskie imię Jan i jedno z najpopularniejszych nazwisk Wiśniewski, żeby stworzyć coś na kształt nieznanego żołnierza, pewnego symbolu. Gdzie mniej ważne było, jak ten człowiek się naprawdę nazywał, to było mniej ważne. Najważniejsze było, że był człowiekiem i został zastrzelony na ulicy w biały dzień, kiedy szedł do pracy w stoczni. Ale prawdziwa zagadka grudnia 70 to nie jest gdyńska tragedia. To było zbrodnicze. To nie ulega dla mnie wątpliwości. Jest historia Szczecina. Przez dekady najmniej znana. Prawie wcale nieznana. Wiele lat badał to najwybitniejszy znawca tej tematyki, Michał Pazieski. Napisał doktorat o grudniu 70 w Szczecinie. Dlaczego Szczecin jest taki inny? Bo jeżeli wartość strat w Gdańsku, Gdyni i w Elblągu, czyli na tak zwanym Wybrzeżu Gdańskim, łącznie osiągnęła około 105 milionów złotych, to jest mniej więcej tak jak dzisiejsze 105 milionów złotych. Podobna kwota. To w samym Szczecinie sięgnęło to 300 milionów. Nie trzeba być specjalistą od walk ulicznych, żeby zrozumieć, że tam zniszczenia, podpalenia sprzętu wojskowego, budynków były dużo częstsze, dużo gwałtowniejsze niż w Trójmieście i w Elblągu. Co więcej, chyba nieświadomie, chcę mieć taką nadzieję, że nieświadomie, ale dość często w książkach publikowane są zdjęcia ze Szczecina z podpisem Gdynia albo Gdańsk. Ponieważ mamy dużo więcej tak zwanych zdjęć walki, płonącego gmachu Komitetu Wojewódzkiego Partii w Szczecinie, płonących innych gmachów publicznych, ataku na Komendę Milicji Obywatelskiej. Często te zdjęcia, które są dużo, powiedziałbym, lepsze, ale to nie ten język, nie przy takiej okazji, bardziej dramatyczne, silniej przemawiające do odbiorcy, to te zdjęcia szczecińskie niejednokrotnie były podpisywane Gdynia, Gdańsk. Ale Szczecin jest z jeszcze jednego powodu tak bardzo ważny i nie chcę wchodzić w spiskowe teorie, bo ich nie lubię, ale zastanawiające jest, że przez tyle lat to się znajdowało w historycznym niebycie. Otóż w Szczecinie powstał ogólnomiejski komitet strajkowy. On działał na terenie stoczni imienia Adolfa Warskiego, największym zakładzie przemysłowym Szczecina. Ale co ważne, w szczytowym momencie objął przedstawicieli około 120 strajkujących zakładów regionu. Komitet strajkowy decydował o życiu Szczecina przez kilka dni. Decydował, czy tramwaje i autobusy mają wyjechać na ulicę. Tak, zgodzono się, ale oplakatowane. To są wyjątkowe w PRL zdjęcia, gdy widzimy poza latami 80., gdzie widzimy autobusy z napisami strajk, pozdrawiamy stoczniowców Warskiego i tak dalej, tramwaje, autobusy. Decydował o tym, czy będą czynne sklepy, piekarnie. Mało tego, jedyny raz w historii PRL zdarzyło się coś takiego, że do komitetu strajkowego przyszli dziennikarze lokalnego dziennika z pytaniem, czy mogą taki komunikat opublikować na pierwszej stronie. Jest to jedyny znany mi w dziejach PRL komunikat oficjalnie opublikowany w czasie, gdy rozgrywały się tragiczne, dramatyczne wydarzenia, a nie po latach w książkach historyków czy publicystów, dziennikarzy. Jak to się potocznie mówi, ogólnomiejski komitet strajkowy klepnął to. Zgodził się, żeby ten komentarz był opublikowany, ponieważ był napisany normalnym ludzkim językiem. Ten 7 dni na wybrzeżu miało też
pewne odbicie, bo grudzień 70 to nie tylko wielka rewolta społeczna, bunt społeczny, ale to także równoległa w czasie przynajmniej od środy, czwartku, czyli 16-17 grudnia, tajna, niejawna rozgrywka polityczna w Komitecie Centralnym. Część działaczy najwyższego i wysokiego szczebla PZPR doszła do wniosku, że bez zmiany na stanowisku pierwszego sekretarza KCPZPR, mówiąc krótko, bez usunięcia Władysława Gomułki, nie ma co w ogóle marzyć o opanowaniu nastrojów, a w przyszłym tygodniu może dojść do strajku generalnego w całej Polsce, a nawet do wojny domowej. I w tej sytuacji do willi Edwarda Gierka w Katowicach, ówczesnego pierwszego sekretarza tamtejszego Komitetu Wojewódzkiego Partii, udali się wiceminister spraw wewnętrznych generał Franciszek Szlachcic, serdeczny przyjaciel Gierka, oraz Stanisław Kania, wówczas kierownik Wydziału Administracyjnego Komitetu Centralnego PZPR. I oni dwaj po północy z piątku na sobotę przekonywali Gierka, że musi przyjechać do Warszawy i musi zostać pierwszym sekretarzem. Gierek w swoich wspomnieniach potem strasznie kręcił, mataczył, że nie chciał, mówił im, że ma Pylnicę, że mu tu jest na Śląsku dobrze. Akurat myślę, że dla Pylnicy z dwojga złego lepszy był klimat Warszawy niż Katowic, ale to pokazuje tylko, że wykręcał się, ale znalazł się w sobotę przed południem w Warszawie, przeprowadził rozmowy z kilkoma osobami, które były zaangażowane. Oni to nazywają rozwiązanie poważnego problemu politycznego. Natomiast ma to wszystkie cechy puczu w Komitecie Centralnym, zamachu stanu, przewrotu. No ale te słowa się brzydko kojarzą. Znacznie ładniej kojarzy się rozwiązanie pokojowymi środkami poważnego kryzysu politycznego. I rzeczywiście w niedzielę 20 grudnia 1970 roku w trybie alarmowym, nagłym zwołano posiedzenie plenarne Komitetu Centralnego Partii, które odwołało Władysława Gomułkę, a funkcję pierwszego sekretarza KCPZPR powierzyło właśnie Edwardowi Gierkowi. Rozpoczynała się w Polsce, jak nazwał ją po latach sam Edward Gierek, przerwana dekada. Osobiście wolę mówić o zmarnowanej dekadzie.